No bardzo cieszymy się tym, co się dzieje na ulicy Zakopiańskiej, bo już ulica jest w piękny sposób wykonana. Darujemy już może jakieś tam dodatkowe rozwiązania, których nie dokończyli drogowcy. Ona ruszy, bo przecież będzie wymiana torowiska. Jak to będzie zorganizowane? Tak, my tutaj mamy dwie inwestycje. Jedna no to ta duża przebudowa przez trasę łagiewnicką realizowana, która ma doprowadzić do tego, że pod koniec listopada będziemy mieli pełen przekrój ulicy do dyspozycji dla kierowców, a druga to zarząd dróg i modernizacja torowiska. Prace zarządu dróg teoretycznie dotyczą jezdni. Rozbieramy torowisko, budujemy nowe torowisko, nie schodząc z tego torowiska. Ale ponieważ tramwaje w oczywisty sposób nie będą mogły tam jeździć, pojawiają nam się autobusy zastępcze, dlatego przesuwamy tą inwestycję, ten remont na koniec miesiąca, tak by mieć do dyspozycji właśnie dla tych autobusów cały zakres Zakopiańskiej. Cały przekrój ulicy Zakopiańskiej i dzięki temu autobusy będą mogły szybciej jeździć. Remont będzie między pętlą w Łagiewnikach, między pętlą w Łagiewnikach przy Broszka, a pętlą w Borku. Łącznie z pętlą w samym Borku. Przy czym tam nie wymieniamy szyn, tam bardziej je szlifujemy, uzupełniamy jakieś brakujące elementy na zwrotnicach, wymieniamy zwrotnice, bardziej tego typu prace, natomiast cała reszta to będą wymienione szyny.